Witam serdecznie na wywiadzie z serii WarNews.pl Zła Ambasada. Na wejściu chciałbym przeprosić za wyjątkową zmianę prowadzącego, ale Mateusz właśnie wysyła samochód do Mikołaja po dwóch LED-ach, jak mogliście pewnie zauważyć na informacjach na WarNews, na zrzutkę. W każdym wypadku kolejny raz naszym gościem jest osoba, której raczej nie trzeba przedstawiać, którą doskonale znacie z Twittera i z YouTube'owych raportów frontowych wraz z kapitanem Lisowskim, czyli w skrócie dzisiaj naszym gościem jest Artur Micek. Witam cię serdecznie, Arturze. Witam serdecznie wszystkich. Tak na wstępie chcielibyśmy, abyś naszym słuchaczom wyjaśnił, co ostatnio dzieje się pod Kreminną i ogólnie na odcinku słowożańskim, no bo ponieważ tak w ostatnich dniach i godzinach pojawiło się naprawdę bardzo dużo plotek z tego rejonu. Tak, to prawda. Jest bardzo dużo plotek z tego regionu, w tym bardzo dużo plotek, które nie mają żadnego potwierdzenia w faktach lub też po prostu nie mamy dostępu do tych faktów. Pojawiały się fake newsy związane z tym, że już Ukraińcy weszli do tej miejscowości, że Rosjanie się wycofują i tak dalej, tego typu tutaj informacje były puszczane i przez stronę ukraińską, w sensie nie państwową, ale tam niektóre kanały, szczególnie na Twitterze, ale też po stronie rosyjskiej na Telegramach również pojawiały się takie informacje, jak to wygląda w chwili obecnej w rzeczywistości. W rzeczywistości jest duży problem z pozyskiwaniem tej informacji z tego względu, że w okolicznych miejscowościach praktycznie nie ma osób cywilnych lub też nie ma zasięgu telefonicznego. Samej Kreminnej zostało, szacuje się, że maksymalnie tam od 500 do 1500 osób cywilnych, z których większość ma utrudniony dostęp również do internetu i do GSM-u. Z tego, co wiemy i z tego, co możemy wysnuć na podstawie bardzo szczątkowych informacji, bez tak zwanego hura optymizmu, czy to proukraińskiego, czy też prorosyjskiego, to wiemy, iż siły ukraińskie podeszły pod Kreminnę od południa i częściowo od południowego zachodu. Opanowały praktycznie cały ten kompleks leśny, który znajduje się w regionie miejscowości Dibrowa i na południe od Kreminnej. Zajęły go. Utrzymują tutaj dość duże siły, bo w tym kompleksie leśnym to się szacuje, że to mogą być siły wielkości jednej, nawet całej brygady, ekwiwalent brygady ukraińskiej. Ale co ważne, trwają walki na podejściach do Kreminnej, co nie znaczy, że trwają walki o samą miejscowość i co nie znaczy, że Rosjanie opuścili tą miejscowość, czy też opuszczają. Info o wycofaniu się sztabu rosyjskiego jest raczej prawdziwe, ponieważ ma to swoje logiczne uzasadnienie, że sztab rosyjski się wycofał do Rubiżnego, ale jednostki liniowe tutaj zostały, więc w chwili obecnej nie możemy na pewno powiedzieć o tym inaczej. Nie ma na pewno żadnych dowodów potwierdzających na to, iż Ukraińcy opanowali fragment czy też całą Kreminną. Nie ma takich dowodów. Są na pewno na jej południowych podejściach, są bardzo blisko i dysponują na tyle dużymi tutaj siłami, iż Rosjanie nie są w stanie ich z tych kompleksów leśnych wypchnąć, mimo że próbowali. Dibrowa, od dłuższego czasu były spekulacje, czy jest, czy nie jest w rękach ukraińskich. Teraz wiemy, że raczej już na 95% jest w rękach ukraińskich, tak samo jak znajdujące się w jej okolicy wzgórza. Więc tutaj jest kolejny taki mały sukces taktyczny strony ukraińskiej, ponieważ zajęcie Dibrowej i okolicznych lasów i wzgórz całkowicie zablokowało możliwości jakiejkolwiek kontrofensywne Rosji w kierunku Łymania. Co nie znaczy, że tak jak już to powiedziałem, że Ukraińcy weszli do miasta, nie weszli, trwają ciężkie walki na podejściach. Czyli można jakby potwierdzić taką, powiedzmy, tezę, że tak jak od dawien dawna, że Ukraińcy raczej nie starają się wikłać się w walki miejskie i raczej starają się takie ośrodki miejskie omijać albo okrążać, flankować. Tak. Ja się z tym tutaj zgadzam i ewidentnie po działaniach ukraińskich widać, że celem jest wypłoszenie Rosjan z tej zwartej infrastruktury miejskiej poprzez nacisk na południu, gdzie odnieśli sukces i to trzeba już tak naprawdę powiedzieć, że to jest sukces, ponieważ doszli na odległość strzału tak naprawdę z Mościerza 60 mm od drogi Kreminna-Rubiżne.
Ta droga nie jest w zasięgu tutaj broni maszynowej ukraińskiej, ponieważ nie przekroczyli rzeki Krasna, która wpada na południe od Kryminnej do Doniecka, ale są po jej zachodnim brzegu, co jest wystarczające, żeby z wszelkiego rodzaju moździerzy, lekkiej artylerii razić jakiekolwiek cele poruszające się drogą numer 66 z Kryminnej do Rubiżnego. Jest to o tyle łatwe, że Ukraińcy kryją się pod osłoną lasów, skąd też mogą tutaj wypuszczać liczne drony paraliżujące ruch na tej trasie, co już utrudnia mocno położenie rosyjskie, plus nacisk od południa, ale bez szturmowania tutaj Kreminy. Tam na telegramach były informacje, że tam Ukraińcy prowadzą walki w zabudowie miejskiej. Nie znalazło to potwierdzenia. Prawdopodobnie chodziło o walki o niektóre kompleksy, tak zwane agroturystyczne, położone na południe od Kreminnej w samych tych strukturach leśnych. Jeśli chodzi o zachodnią flankę Kreminnej, no to tutaj sytuacja za wiele się nie zmieniła. Rosjanie prawdopodobnie trzymają dość mocną pozycję w lesie położonym na północny zachód od Kreminnej. Nie ma informacji, żeby Ukraińcy do tego lasu weszli, aczkolwiek od południa, zachodu i od północy jest ten las troszeczkę może nie okrążeniu, ale w półokrążeniu operacyjnym ze strony Ukrainy. Z tego względu, że Czerwonopapiwka jest już w rękach ukraińskich w całości. Nie ma tutaj zdjęć, nie ma filmików to potwierdzających, ale wszystko na to wskazuje, z tego względu, że strona i rosyjska, i strona ukraińska donosiła o atakach na Żytliwkę, a ataki na Żytliwkę z kierunku północnego i zachodniego są możliwe tylko i wyłącznie po opanowaniu Czerwonopapiwki i miejscowości Pischane. Co wskazuje na to, że Ukraińcy też dążą tutaj, co też ma już potwierdzenie, co prawda nie w zdjęciach, ale w takich przeciekach z lokalnych telegramów, że prawdopodobnie trwają walki na zachód od linii kolejowej biegnącej ze Swatowa do Kreminnej na wysokości Czerwonopapiwki, co może oznaczać, że właśnie ta rzeka Krasna została przekroczona i Ukraińcy próbują dojść do tego nasypu kolejowego przez bagna. Tu prawdopodobnie działają tylko i wyłącznie siły lekkie. Celem jest wyprowadzenie wzdłuż linii kolejowej ataku na południe, a co za tym idzie, stworzenie takiego małego kotła, jeśli chodzi o wieś Żytliwka, ponieważ jej opanowanie doprowadzi do tego, że Rosjanie prawdopodobnie będą zmuszeni opuścić Kreminną, czyli wycofać się drogą na Rubiżne. Z tego względu, że opanowanie Żytliwki pozwala w dość szybko wzdłuż drogi 66 i wzdłuż linii kolejowej wyprowadzić uderzenie już przy wykorzystaniu sił ciężkich na południe, co skończyłoby się okrążeniem tak naprawdę sił rosyjskich w tej zabudowie miejskiej. Więc celem ukraińskim, tak samo jak to miało miejsce w Umaniu, jest zmuszenie Rosjan do odwrotu z tego miasta. I Ukraińcy rzeczywiście tutaj w jakieś ciężkie walki miejskie się nie angażują. Są właśnie przecieki, że na południu od Czerwonopapiwki trwają walki w Żytliwce, ale nie ma na ten moment tutaj żadnych zdjęć ani materiałów filmowych to potwierdzających, co nie jest rzeczą dziwną z tego względu, że dość często strona ukraińska publikowała nagrania danych obszarów, gdy front przesunął się już dalej. Teraz mamy nagrania z lasów położonych na południu od Zarycznego, na południu od Dibrowej, co znaczy, że te tereny już dawno zostały opanowane i te nagrania są publikowane, bo jest taki zwyczaj po prostu po stronie ukraińskiej, że z opóźnieniem tygodniowym, dwutygodniowym publikują pewne materiały. To, co możemy powiedzieć na chwilę obecną, to na 100% Kreminna jest broniona jeszcze przez siły rosyjskie i sytuacja nie jest jasna i nie jest powiedziane, że Ukraińcy na pewno zajmą tą miejscowość. Jest duża szansa, że tak się stanie, co nie znaczy, że Rosjanie siedzą z założonymi rękami i czekają tutaj na klęskę. Czyli tak w skrócie, po prostu wojna medialna wciąż trwa. Tak jak mieliśmy przykłady tego chociażby w trakcie ofensywy pod Izium, gdy po tygodniach ciszy byliśmy zarzucani wrzutami, informacjami ze stawiania flag ukraińskich, gdy jeszcze nawet czołówki głównych sił nie były chociażby przy rzece Oskiu, prawda? Trochę tak, ale warto pamiętać o jednej rzeczy. Gdy Izium miał paść, to już prawie miesiąc wcześniej dochodziły liczne informacje o ciężkich walkach, które miały trwać w tym kompleksie leśnym położonym na zachód od Izium. Nie było na to żadnych dowodów, żadnych materiałów poza
śladami pożarów. Z zdjęć satelitarnych teraz widzimy, jest gorzej o te pożary, ale wiedzieliśmy, że coś tam się dzieje, nie wiedzieliśmy co dokładnie. I nagle doszło do dużych zmian w przebiegu linii frontu. Podobnie było w Łymaniu, gdzie też trwały intensywne walki na zachód od Łymania. Też nie było za wiele informacji, aż nagle doszło do tąpnięcia tego frontu i do szybkiej rotacji, do szybkiego odwrotu sił rosyjskich i do natarcia sił tutaj ukraińskich na kierunku Terny i Makiwka. Więc w tym wypadku może być podobnie, ponieważ pamiętajmy o tym, że te walki toczą się w regionie miejscowości, gdzie praktycznie nie ma żadnych osób cywilnych, jest blokada informacyjna. Tak naprawdę do końca nie wiemy, co się dzieje. Możemy opierać się tylko o doświadczenie wyciągnięte z wcześniejszych starć, jakie miały miejsce na froncie tutaj północnym i wschodnim, gdzie zazwyczaj Ukraińcy, jeśli już puszczali jakieś nagranie, tak jak teraz widzimy z regionu Lasów Dniprowej, to znaczy, że ten front musiał się przesunąć dalej. I oni są pewni, że nie zostaną stamtąd wycofani. Tak. Albo dobra, czyli też tak zahaczyliśmy o trochę historii. Dobrze, to przejdźmy może dalej na południe, bo też nieciekawie się działo w ostatnich dniach na północnym odcinku frontu Bachmutskiego, czyli Jakowliwka. Jak teraz doniesienia z tych rejonów? Jeśli chodzi o Jakowliwkę, no to Ukraińcy dość skutecznie powstrzymali ataki rosyjskie pod Wesołe i pod Rozdowoliwką, jak dobrze pamiętam. Ten front w tym miejscu się zatrzymał. Rosjanie, korzystając z opanowania Jakowliwki, próbują tutaj coś działać na kierunku Soledaru, ale tak naprawdę te postępy są wręcz symboliczne. Tutaj prawdopodobnie te fragmenty, gdzie są kamieniołomy plus okolice zakładów Knaufa opanowali. Wyprowadzają ataki, oczywiście, że tak, ale te ataki są skutecznie przez stronę ukraińską blokowane. Upadek Jakowliwki utrudnił trochę obronę Soledaru, co nie znaczy, że doprowadził do sytuacji takiej, że Ukraińcy są w położeniu bez wyjścia. No nie, nie. Ta utrata Jakowliwki jest kłopotliwa do strony ukraińskiej, ale to nie oznacza jakichś dużych problemów dla obrony samego Soledaru. Wiemy tutaj, że ukraiński kontratak na Jakowliwkę prawdopodobnie zakończył się fiaskiem, ale z tego co wiem, ten atak też nie był prowadzony zbyt dużymi siłami. Tam prawdopodobnie maksymalnie tylko dwa bataliony działały i to były zbyt małe siły, żeby zająć, odbić w sumie tą Jakowliwkę i utrzymać ją w jej obszarze. Więc ten fragment frontu północnego, bo tak naprawdę na północ od Soledaru, został ustabilizowany przez stronę ukraińską. Ukraińcy mają też gdzie się cofać, bo jak sobie popatrzymy na topografię obiektu, to mamy po drodze raz, że tą miejscowość Rozdowoliwka, mamy linię kolejową, mamy ciek wodny, czyli rzekę Bachmutkę, mamy później wzgórza, mamy kolejne wsie i kolejne miejscowości, mamy tereny takie lesiste, następnie za tą drogą, która biegnie z Bachmutu na Siewierzk, mamy znów kolejne wzgórza, więc Ukraińcy tutaj mają kolejne na pewno linie obrony i też mają dogodne warunki terenowe do prowadzenia dalszych działań defensywnych, więc ja bym tutaj się tym za bardzo nie przejmował. Z tego względu, że raz, że Soledar się trzyma, dwa, że Bachmut wschodni się trzyma i postępy tutaj strony rosyjskiej to są symboliczne, wręcz nawet bym powiedział, że w niektórych miejscach Rosjanie musieli się cofnąć z częściowo przełamanej tej trzeciej linii obrony ukraińskiej i w chwili obecnej ta trzecia linia obrony ukraińskiej nie jest zagrożona. Ukraińcy są na tyle już chyba pewni, że prawdopodobnie nawet dwie brygady wycofali nie ze względu na poniesione straty, tylko ze względu na to, że no nie było konieczności już utrzymywania tych sił w tym regionie. A mówiąc o wschodzie Bachmutu, doszły do nas doniesienia o ciężkich walkach znów w rejonie Opytnego, które niedawno mieli Ukraińcy odbić. Co się tam teraz dzieje? Generalnie jeśli chodzi o Opytne, no to południowe Opytne miało być odbite przez siły ukraińskie, aczkolwiek nie było na to potwierdzenia wizualnego. Były filmy i zdjęcia z centralnej części Opytnego i północnej części Opytnego, z południowej nie było. Prawdopodobnie doszło do sytuacji takiej, że Ukraińcy rzeczywiście odbili to Opytne,
ponieważ siły rosyjskie nie okopały się, nie umocniły się na zajętych pozycjach. I co mieliśmy? Następnie mieliśmy odwrócenie sytuacji, czyli kontratak sił rosyjskich i sytuację, gdzie Ukraińcy również nie zdążyli się okopać. W chwili obecnej obytnym bym powiedział, że w czarnym scenariuszu dla strony ukraińskiej to jest podział 50 na 50%, taki w wersji bardziej optymistycznej, no to jest około 40% w posiadaniu strony rosyjskiej, ale tutaj nie możemy mówić o jakimś katastrofalnym zdarzeniu dla obrony Bachmutu, z tego względu, że te regiony przechodziły już kilka razy z rąk do rąk i w chwili obecnej mamy do czynienia z podobnym procesem. Działa tutaj też dość elitarna ukraińska 53. Brygada Zmechanizowana, więc nie powinniśmy się obawiać o losy Bachmutu z tego kierunku, zwłaszcza, że też tutaj warunki terenowe są na tyle korzystne, że Ukraińcy mają ten komfort możliwości cofania się, wpuszczania przeciwnika w dalsze obszary zabudowań, plus trzymają też pozycję na zachód od obytnego na terenach tych wzdłuż linii działek. Kolejowej. Wzdłuż linii kolejowej, ale też trzymają tereny po zachodniej stronie linii kolejowej. To nie jest tak, że tutaj na wysokości Opytnego Ukraińcy wycofali się za linię kolejową, jest wprost przeciwnie. Oni się trzymają jeszcze tutaj na tych pozycjach położonych tak do, nie wiem, plus minus bym powiedział, że do tego dystansu kilometra na wschód od linii kolejowej. Jasne. Więc sytuacja jest ciężka, ale tutaj źródła takie prorosyjskie wieszczą wielką klęskę ukraińską, wieszczą wielki sukces rosyjski. Tak naprawdę to są lokalne przepychanki o małą wieś w zabudowie miejskiej, gdzie przez większość czasu Ukraińcy ją utrzymywali, w chwili obecnej utrzymują połowę, mieli przez chwilę prawie całą, znów połowę stracili, prawdopodobnie za chwilę będzie podobnie kontratak ukraiński, być może znów ją odbiją, więc to jest tak przepychanka w lewo, w prawo. W chwili obecnej trzeba stwierdzić jednoznacznie, że Rosjanie ponieśli klęskę, jeśli chodzi o ofensywę bachmucką. Zostali zatrzymani na południu od Bachmutu na trzeciej linii obrony ukraińskiej po prawie 4 tygodniach walk. W chwili obecnej linii kolejowej nie mogą przekroczyć, nie mogą też przekroczyć za bardzo tych kanałów. Nie ma mowy o tym, żeby podeszli gdzieś bliżej tutaj Konstantynówki. Nie ma też mowy o tym, żeby mogli doprowadzić do odwrotu ukraińskiego, nawet już nie mówię, że z całego Bachmutu, ale choćby nawet z wschodniej części Bachmutu, więc sytuacja w chwili obecnej dla Ukraińców jest na pewno ciężka, ale stabilna. No to też były te słynne filmiki z Ozarianiwki, gdzie też Rosjanie wielki kontratak, przełamanie szykowali, a zostali zmasakrowani artylerią kasetową. W pierwszych liniach. Stracili teraz te pozycje nawet. Są filmiki, które pokazują, że żołnierze ukraińscy doszli do tych linii okopów, zajęli te linie okopów, nagrywali filmy, gdzie było widać na dużą ilość zabitych żołnierzy rosyjskich. Więc tutaj wzdłuż tych kanałów, mniej więcej wzdłuż też linii kolejowej, ten front się ustabilizował. Wiemy doskonale również o tym, że tak jak to ma miejsce w przypadku północnego Bachmutu, tak tutaj na południu Ukraińcy mają jeszcze lepsze warunki terenowe do prowadzenia działań defensywnych. Więc ja nie spodziewam się absolutnie upadku Bachmutu, przynajmniej do wiosny tego roku. Jasne. Kolejnego roku, przepraszam. Jasne. Czyli tak już zostawiając odcinek bachmucki, czy jakieś doniesienia widzisz, jakieś zmiany w rejonie Awdiwki czy Wuhledaru? Czy tam się właśnie bardziej jakby uspokoiło ostatnimi czasy? W regionie Awdiwki Rosjanie prawie zatrzymali się, jeśli chodzi o prowadzenie jakichś działań ofensywnych. Tam niedawno próbowali pod Opytnym znów wyprowadzić atak, ale tylko za pomocą samej piechoty, przy dość słabym wsparciu artylerii na kierunku Siewierne, to jest taka mała miejscowość położona na zachód od Awdiwki. No skończyło się tak, jak się skończyło. Tam jest taka malutka dolina na północ od Opytnego. Ja jestem zdania, że ta dolina to po prostu to jest tak zwana Dolina Śmierci dla strony rosyjskiej. Oni dochodzą do tej doliny i tam prawdopodobnie dziesiątkami giną od ognia broni maszynowej i artylerii ukraińskiej. I na tym kończy się za każdym razem ten atak.
Awdiivka nie jest zagrożona. I tak naprawdę ten front za wiele się nie zmienił od 2014-15 roku tutaj, pomimo bardzo usilnych prób ze strony Rosji. No, prawie 9 miesięcy walk i zdobyli Piski i zdobyli Opytne, dwie małe miejscowości, które dla całego wysiłku wojennego i sytuacji strategicznej Ukrainy tak naprawdę nie mają żadnego, nawet najmniejszego znaczenia operacyjnego. I na tym skończyły się sukcesy strony rosyjskiej. Jeśli chodzi o region Wuhedaru i Pawliwki, sytuacja również jest opanowana. Tutaj mieliśmy do czynienia tak naprawdę z kolejną klęską rosyjską, bo celem było po prostu odsunięcie wojsk ukraińskich od jedynej linii kolejowej biegnącej z Doniecka na Zaporoże i Krym. Ta operacja się nie udała. W chwili obecnej to nawet strona ukraińska tutaj lokalne działania ofensywne podejmuje u siebie na swojej mapie. W chwili obecnej załóżmy miejscowość Szewczenko położoną na południowy zachód od Pawliwki umieściłem w tak zwanej strefie szarej, bo były informacje o tym, że siły ukraińskie tutaj weszły. To jest miejscowość, jest kilka domów na krzyż tak naprawdę, ale no widać, że tutaj Rosjanie są w całkowitej już defensywie, nie podejmują żadnych działań ofensywnych, jeśli chodzi o ten region operacyjny i nie zapowiada się w chwili obecnej, żeby to tutaj miało się zmienić, zwłaszcza, że Ukraińcy nie tylko odbili większość utraconych pozycji, kontratakowali, prawdopodobnie kontrolują również położone na wschód od Wuhedaru kamieniołomy, bo kilka razy Rosjanie pokazywali, że je ostrzeliwują, więc raczej tutaj Ukraińcy się trzymają. Nie zapowiada się na większą zmianę, przynajmniej jeśli chodzi o utratę terenu przez stronę ukraińską, wprost przeciwnie. Ja tam jestem zdania, że możemy być niedługo świadkami jakiejś ograniczonej ofensywy ukraińskiej, której celem będzie wejście w region miejscowości Rozivka. To jest mniej więcej połowa drogi między Buchadarem a Mariupolem, bo nieopanowanie tego terenu tak naprawdę może doprowadzić do silnej izolacji Zaporoża i Krymu. Jeśli chodzi o logistykę, a nie jest to operacja zbyt ryzykowna dla strony ukraińskiej. Jasne, czyli tak naprawdę dziękujemy pięknie za rozwinięcie wszelkich tutaj mitów i fejków i clickbaitów, także jesteśmy mniej więcej spokojni przez w najbliższym czasie o linie ukraińskie. Jeśli można, to dodam jeszcze jedną tylko rzecz, takie krótkie właśnie może nawet podsumowanie, że pod Wuhedarem nic naprawdę złego się dla strony ukraińskiej i dla strony rosyjskiej w chwili obecnej nie dzieje, w regionie Doniecka front zamarł. I nie zapowiada się, żeby się to zmieniło. Bachmut jest i będzie przez długi czas na pewno ukraiński. Tam są zmiany położenia frontu o kilka bloków tak naprawdę i to nie ma większego znaczenia dla sytuacji całego frontu. Jeśli chodzi o Kreminę, Kremina jest rosyjska. Ja bym kazał wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Jeśli dojdzie do jakiejś tutaj sytuacji negatywnej dla Rosji, to będzie to powtórka z Łymania, czyli przymuszenie przez Ukrainę odwrotu sił rosyjskich z Kuziemiwki. No i dodam jeszcze, że ciekawa sytuacja, całkowicie pomijalna, no to ma miejsce na północny zachód od Swatowa w regionie miejscowości Kuziemiwka, gdzie działa ukraińska 4. Brygada Pancerna, czyni postępy. Jeśli Ukraińcom uda się dojść do, przepraszam, do skrzyżowania dróg R07 i R66 na zachód od Swatowa, no to stronie rosyjskiej może się w tym wypadku tutaj trochę posypać front i będą zmuszeni oddać cały szereg wzgórz znajdujących się na południu od Swatowa, co miałoby równie katastrofalne dla nich następstwa jak upadek Kreminy. I według mojej oceny to mogą być jakieś lokalne działania ofensywne strony ukraińskiej ze sobą ściśle powiązane. Jasne, czyli... Mamy też przy okazji pan Artur tutaj nam przedstawił najbliższe perspektywy, a na pewno wydarzenia następnych dni będziecie mogli jak zawsze śledzić na warnews.pl, jak i na social mediach Artura Micka. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za wywiad, Arturze, i za uspokojenie tych wszystkich doniesień i plotek. Ja również dziękuję.